wspólne przedsięwzięcie, czyli muzeum i stowarzyszenie. Mamy nadzieję i robiliśmy tę wystawę z takim przekonaniem, że to jest materiał dokumentalny niezwykle cenny, ponieważ przeważającej ilości pochodzący z prywatnych zbiorów mieszkańców Rzechowa, współczesnych mieszkańców Rzechowa i tych, którzy kiedyś w Rzechowie mieszkali. W związku z czym fotografie pochodzące z albumów rodzinnych mają niezwykle cenny ładunek historyczny i emocjonalny. Dlaczego akurat Rzechów, a nie jakaś inna część naszego miasta Mielca, ponieważ wiadomo, Rzechów jest teraz dzielnicą Mielca. Otóż przyczyna jest bardzo prosta. Rzechów na przestrzeni swojej wielowiekowej historii przechodził wszystkie etapy egzystencji jako miejsce, w którym żyją ludzie. Rzechów był najpierw wsią, później od XIV wieku otrzymał prawa miejskie, czyli znacznie wcześniej niż nasze miasto Mielec. Rzechów miastem był do roku 1933, w wyniku reformy administracyjnej utracił prawa miejskie, a od roku 1985 jest częścią miasta Mielca. Na tej wystawie prezentujemy w tej chwili ponad 70 fotografii archiwalnych. Cały materiał, który udało się nam zgromadzić, a który nie byliśmy w stanie dzisiaj pokazać z braku miejsca, to w tej chwili jest ponad 200 zdjęć dawnego Rzechowa. Być może będziemy mieli okazję, możliwości, co do tematu wrócimy i pokażemy być może w innej formie te zdjęcia, które nie zmieściły się na obecnej wystawie. Wystawa prezentuje to, co udało się na fotografiach zachować, czas zatrzymany w tym momencie. Są zdjęcia zabytkowej architektury Rzechowa w przypadkach już nieistniejących. Są zdjęcia dotyczące parafii rzechowskiej, to jest cały zestaw zdjęć i samego kościoła, i postaci księży rzechowskich i pochodzących z Rzechowa. Są niespotykanie rzadkie fotografie z rekwizycji dzwonów kościelnych z czasu II wojny światowej. Więc to jest, te fotografie są po raz pierwszy publikowane. Oprócz tego jest znakomicie udokumentowana działalność Straży Pożarnej w Rzechowie, która pełniła dwie funkcje, ponieważ z jednej strony chroniła przed ogniem, przed żywiołem, a z drugiej strony ta sama straż była ośrodkiem życia kulturalnego w Rzechowie. Oprócz tego są zdjęcia szkolne dzieci, są zdjęcia linii obrony powietrznej, przeciwgazowej i wreszcie są fotografie przedstawiające codzienne życie mieszkańców, spacery, fotografie rodzinne, przejażdżki motocyklowe, są zdjęcia piłkarzy z Rzechowa. W związku z czym jakiś, każdy fragment aktywności społecznej Rzechowa myślę, że udało się nam na tej wystawie zaprezentować. Wystawa będzie czynna do 28 lutego. Jeszcze raz w imieniu muzeum dziękuję kolegom ze Stowarzyszenia ROCH oraz Markowi Zalotyńskiemu, którzy wykazali się dużą operatywnością, aktywnością. W pewnym sensie można powiedzieć, że wykonali za nas historyków trochę roboty, ponieważ poszli w teren. Nam nieraz na to brakuje możliwości, żeby chodzić po domach i prosić ludzi o zdjęcia. Oni tą robotę najcięższą za nas wykonali. My z kolei zajęliśmy się całą resztą i myślę, że efekt jest zadowalający. W związku z tym dziękuję serdecznie i życzę Państwu przyjemnego oglądania naszej wystawy. Dziękuję bardzo. Thank you.
bardzo. Nie ma problemu.
Nie, 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 nie